Hej, hej, siemanko, witam wszystkich i zapraszam na odcinek Kislewu. Gramy kampanię Warhammerze 2 i poprzednio do tej pory rozegraliśmy chyba 5 odcinków na streamie. No i ponieważ wyszło nowe DLC do ROM 2, no to gramy na streamie ROM 2, a Kislew przełożyliśmy na nagrywanie odcinków poza streamem. Czyli takie godzinne odcinki, około godzinne, myślę, że trochę krótsze będą, ponieważ strasznie długo gra się w Warhammera, bo po prostu tury AI trwają wieki. W porównaniu na przykład z ROM, to jest masakra. No i tak, słuchajcie, jakie jesteśmy teraz w sytuacji? Jesteśmy w takiej sytuacji, że jesteśmy w niezłej sytuacji. To znaczy tak, czekamy na inwazję chaosu, mamy 121 turę. I tak, oponowałem tutaj ziemię, jak widzicie, które należały do orków, bo ponieważ nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby oni tutaj na moich plecach siedzieli, gdy nadejdzie chaos, będę musiał być skupiony tam głównie na północy, a nie zawracać sobie głowę tym, co się dzieje tutaj. No i skoro już tutaj pojechałem krasnoludów, no to też wziąłem się za wampiry. Mamy już chyba z nimi wojnę. To jest właśnie Grimgorała. Tak, mamy już wojnę z wampirami. No i teraz tak, co my tu uzupełniamy armię i czekamy, aż tu przyjdzie jakaś armia wampirza. To jest ta armia wspierająca i ona nie musi w sumie być... Moglibyśmy Waldenhof zaatakować. Tu idzie jakaś niezła armia. Strasznie była wybasiona armia w Essen, ale jakoś tam poszło nieźle. Tutaj non-stop wybuchają mi bunty i muszę tu zrobić jakąś lepszą... jakieś lepsze jednostki, ale one się tu dwie tury werbują, po prostu to jest masakra tutaj w tej... ale potrzebuję tu Kremgard mieć, bo muszę toczyć wszystkie bitwy z automatu, kiedy tu się pojawia bunt tam 6 jednostkami, bo te podstawowe jednostki i komputer oblicza, że one nie są w stanie zniszczyć armii przeciwnika. No i tak wygląda tutaj armia, była oczywiście 20 jednostek, tak wygląda armia po bitwie z automatu, czyli po prostu cała totalna porażka. No i teraz jak tutaj zrobić? Czy my chcemy Waldenhof zaatakować, czy nie? Kremgard byśmy chcieli wypełnić. Co jest z Waldenhof? Tu idzie armia szybkim tempem. Tu idzie druga armia, 9 jednostek. Tu jest 18 jednostek. Czy my chcielibyśmy to zaatakować? Fajną mam tu armię, zwróćcie uwagę. 2 Urgan kanony, ale one nie są za dobre. Myślałem, że lepiej będą się sprawiać. Zastanawiam się, czy to nie wymienić. 2 opancerzone niedźwiedzie. Jazda na niedźwiedziach. Tu są 2 dobrowe jazdy husarii. No i trochę jednostek strzelających. No i dobrową piechotę z toporami i tutaj tą specjalistyczną. Oczywiście nasza lodowa królowa ma Boskowica jako wsparcie. No i dobra, co my tu możemy zrobić? No chyba to zaatakujemy przy wsparciu tego, bo ile tu będzie trwało uzupełnianie tych jednostek? Jak oni tu wejdą, to będzie trudniej zniszczyć, więc zróbmy to. I tu przyjmiemy tą armię. Ci mogą do nas... oni werbują. Dobrze, dobra, czyli atakujmy. Bo tu szkoda, w ogóle na Eshen moglibyśmy zaatakować. Tu jest jeszcze mniej jednostek. I nawet to Eshen przejąć, słuchajcie. I ta armia może do Eshen nie dojść nawet. Zobaczymy. Dobra, atakujemy to. Tu zrobimy atak z automatu. Chociaż to nie jest dobrym pomysłem. A dobra, straty nie są duże, okej. I zrobimy tu okupację. Trzeba było, kurde, zrobić grabienie i okupację. A okej, niech będzie. I teraz nasze jednostki się uzupełniają. Jest okej.
Nasza królowa już jest na 27 poziomie. Dobra, weźmy to. Idę po to, żeby miała zwiększone rezerwy wiatrów magii. Tych przerzucimy tu. Tak, żeby było wsparcie. Ok, i będzie dobrze. W Eshen co mamy? Nic. Nie, coś tu jest. Ład publiczny. I public order plus 4. To zburzymy. I to zburzymy. Ja chcę, żeby to bunt wybuchł. Z tego będę miał pieniądze, więc będziemy na plusie. Teraz tak. Oczywiście poradziliśmy sobie bez problemu z Zerengradem. To było w poprzednich odcinkach. Strasznie męczyłem się długo tutaj z Kavenami. No ale to już sytuacja jest opanowana. Jedyny jeszcze jaki jest problem, no to jest tu Björlingowie, tak? Dobrze mówię? Tak. No ale oni jakoś tutaj na mnie nie atakują. Wkurzają mnie strasznie krasnoludy, bo sobie tego nie przejmują. No i to jest jakieś bez sensu totalnie. Także są dwie sytuacje. Znaczy jest tak sobie, no. Tu możemy coś zbudować jeszcze. Uzupełnianie, tak? To mogłoby być dobre. I tu mógłbym tych lancerów powołać. High switch. O, to chcę, słuchajcie. Tak. Bo high switch chciałbym mieć jakąś lepszą. Bo tu nie mogę chyba. A nie, mogę ją werbować już. Czyli to mi nie jest potrzebne w sumie. Battle Wizard. Jest, tu jest Ice Witch. Dobra, czyli to jest jakaś ściema. Chyba, że muszę coś, żeby móc ją. Coś tu jest nie tak. W ogóle tak, wydaje mi się, że zrobimy sobie jeszcze. No może jeszcze jeden odcinek. Dzisiaj jest 13. Tu by się pojawiła w ogóle wiadomość od moda, którego używam, żeby móc to grać. Spadł wam mi z tym. Że do 20 sierpnia ten mod nie będzie aktualny z tym, którym save'em, którym gram. Być może będą dostępne. No może będzie to dostępne. Zobaczymy, ale wydaje mi się, że dwa odcinki wystarczy na to, żeby tą kampanię już tu dokończyć. Dobra, zakończmy sobie turę i ja będę te tury pauzował, tak żeby nie czekać tu, bo to moim zdaniem bez sensu. Zobaczymy, co się tu wydarzy. Okej, okay. Tura i dobiega końca. Mamy to działanie agenta w Kislewie, wampirzego. Niestety, ale tym się nie przejmujemy. No i dobra. Armie dotarły do Waldenhof. I jesteśmy troszeczkę otoczeni. No i to nie wygląda za dobrze. Zobaczmy, jaka jest tam armia. W Waldenhof. O kurde. O kurde. No to żeśmy się troszkę wyrąbali. Mógłbym Castle Drakenhof pójść. Obawiam się, że potem trzy armie będą problemem. Te armie są w szybkim trybie. I tu jest szansa, żebym mógł coś z tym zrobić. I chyba Waldenhof zaatakujemy. Cztery Wargulfy. Ale piechota jest bardzo słabiutka. Potem troszkę lepsza piechota. A myślę, że możemy dać radę mimo wszystko. Tu będzie trochę piechoty. I oni nie wesprą ich, o ile się nie mylę.
wesprą. No to nie jest dobrze. Męczeni. A mógłbym zrobić, słuchajcie, spróbuję zrobić coś takiego. Czy ta moja armia dojdzie do tej drugiej? Dojdzie. Jakbym zrobił tak, pyk, continue, tak, i tak. Czy ty dojdziesz, czy ty nie dojdziesz? Dojdziesz. I tu możemy to rozwalić. I tu powinienem zrobić to z automatu. Ale nie zrobię, bo chcę wam pokazać tą bitwę. Zapiszmy sobie tylko, gdyby mi się noga powinęła. Powinienem to zrobić z automatu, bo obawiam się, że większe będę miał... mniejsze straty. Zrobiąc z automatu tą bitwę niż ją grając. No ale dobra. Zobaczmy, co z tego będzie. No i co tu się dzieje? Dobra, czytuję się. Okej. Dobra. No i tak wygląda mapka. Komiczna jakaś. I chyba najlepiej będzie, jak się ustawimy tu. I tu ustawimy te dwa działa. Bo one chyba tu najlepiej będą miały... ostrzał. Będą mogły najlepszy prowadzić. Chociaż jak tu podejdą... No dobra, okej. Chyba będzie dobrze. To sobie ustawmy jako ich wsparcie. To będzie druga linia. Tym musimy szybko zniszczyć te jednostki latające. No i jazdą będziemy się bawić. Zobaczymy co i jak. Niedźwiedzie będą w pierwszej linii oczywiście, tak żeby... Dobra, tą jazdą jedną dajmy tu. I ciebie dajmy też tu. Dobra. Okej. Okay. Jedziemy. Wyjdźcie trochę, wystawmy te trochę z lasu. Teraz może coś zrobimy tak. Tu sobie damy... O, masz. Tych dajmy tu. Się wszystko pomieszało, ok. Dobra, już walą. No i widzicie, nie są takie super, jakbym się mógł z tego spodziewać. Zadziałajmy już tu naszą panną. No, strzelają w obydwa, ok. Nie trafiłem w okienko. No walić. To jest dobry pomysł.
weapons are yours! Get some, quickly! Great swords! The Empire endures! No, na razie mi się nie podoba, jak to się toczy. Wszystko. Niedźwiedzie, dajmy tam. Nie podoba mi się, że ci nie strzelają. Jazda już tutaj dostała trochę. Tu się wycofaj. Nie, może na razie to nie. Dobra, teraz się wzięli za strzelanie, spoko. Wszyscy się wycofujcie. No, teraz nawalanka jest całkiem przyzwoita. No dobra, na razie nie jest źle. A mogło być też lepiej. Spore mamy straty w jeździe. I ta piechota sporo straciła. Dobra, niedźwiedź sobie radzi. Okej. Nawalamy ostro. Jest dobrze. Tu będzie starcie piechoty na flance. Gdybyś się mógł ruszyć i już namierzyć Manfreda, który jest tu. Tak, to trzeba wycofać. Dobrze, teraz to się powinno skończyć. No i nie jest tak źle. Ale mogłoby być lepiej. Zaraz sobie tu zrobimy szarże na flance. O Jezu, nie, wy zabijajcie tu, no. Dobra. Chyba mamy to. No ta straż jest naprawdę spoko piechotą. Wygląda kozacko. A ty co tak stoisz? Niedźwiedziu, nasuwaj tam, towarzystwo. Ten jeszcze się tu trzyma jakoś dziwnie. Nieźle. No dobra. Udało się. Poszło całkiem spoko. Jeszcze tylko Manfreda zabijmy. No i właśnie. No nie za bardzo te Great Cannony mi się podobają, jak działają. Dobra, zostało zabicie Manfreda. Poszło nieźle. Poszło nieźle. Jeszcze wycofajmy sobie tą piechotę. Niech on nam tej piechoty nie zabija. Dobra, ale teraz ostro zostaje w tyłek. No, i mamy zwycięstwo. Dobra, jedna armia rozbita. No i kompletnie się tu AI nie powisało. No i bardzo dobrze są ci strelsi. Jazda też jest niezła Kislewu. Piechota jest bardzo dobra. No to działa... No tak średnio. Fajny jest ten Vortex u Katriny.
Katariny. No. Poszło nieźle. No, kurde, długo się to wczytuje. Okej. Okay. No, koniec, koniec. Jezu, ile można mapę kampanii wczytywać? No ludzie, bez przesady. I tu... Nie, chcę uzupełnianie jednostek i morale wyższe, okej. Okay. Mamy sporo fajnych, okej. Okay. Dobra, no i teraz minus jest taki, że nie mogę uzupełnić tu jednostek. I tracimy. Ta armia może tu dojść. Tą armią. Dobra, możemy uciec. Więc to jest plus. Ten nam awansuje. Mhm. Czy one makera mu zrobić, czy 5% hit points 3%? To lepiej to. Weźmy tego weterana. I tym się możemy wycofać. Tu. Okej, okay, tu przynajmniej nie tracimy jednostek. Okej, okay, a i... Aha. I tu musimy przerwać oblężenie. Tak. Super. I uciec w tym kierunku gdzieś. Powiedzmy tu. Dobra. Okej. Okay. Czyli w miarę się udało to przeprowadzić, co to, to co zamierzaliśmy. Zarobiliśmy trochę kasy. Zajęliśmy Eshen i zniszczyliśmy jedną dużą armię. To jest armią słabszą nawet, mimo tych wargurfów. W ogóle te armie nie były jakieś imponujące tak naprawdę. W Kislewie możemy rozbudować to, a tego nie mamy rozbudowanego? Gdzieś indziej to musiałem werbować. Ta jazda nie jest taka super. To jest taki odpowiednik gryfów, a ja nie lubię tego tak naprawdę. No i teraz tu jest ważne, że musimy przejść tu. Dobra, i teraz przynajmniej jest lepszy. No i tu musimy powerbować jednostki. Tylko właśnie jest problem taki, że te jednostki to nie mogą być... I tu muszę mieć... Dobra, słuchajcie, tu po prostu na razie zwerbujemy, tak jak byli wcześniej ci kosarzy. I nic na to nie poradzę. A ja potrzebuję, chyba będzie trzeba zrobić jeszcze jedną armię i w tej innej tą inną armią zrobić tutaj. Bo tak naprawdę ta armia jest dosyć słaba. Oprócz wodza i tego czarodzieja. 9000. Forcecard na maksa. Prak. Można by było jeszcze do góry podbić. Herbit, co możemy zrobić? To mi niepotrzebne tu. Tu. To, zdecydowanie. Skoro mogę. Ok.
I tu jeszcze mógłbym zrobić to, bo... Chyba, że te działa. Mogłyby być te lepsze. Trzy jazdy. Nie. Tu armory trzeba zrobić. Oto. Tak. Dobra. Okej. I kończymy turę. Okej. No i ciekawostka się pojawiła. Bo zdołał no to armię Herman dogonić. No i niestety musimy tę bitwę stoczyć. Ale myślę, że tutaj też jest szansa. To zniszczymy latającymi tymi orłami. Piechota to nie problem. Jazda też nie. Wargulfy myślę, że mógłbym rozstrzelać łucznikami. No Herman może być problemem. Zobaczmy. Problem polega na tym, że nasza armia jest męczona. Może nie jest zmęczona. Ona chyba była w tym trybie szybkim, więc powinna być zmęczona. Może nie jest. Czy ten jest na koniu? Jest na koniu, więc dobrze. Dobra. Dobra, chyba tak. Pochowamy sobie w lesie. No tak, to będzie ta słabsza część. Trochę teren jest słaby do takiej walki jazdą. Dobra, namierzmy szybko wargulfy. Zabijmy te nietoperze. Nie marnujmy amunicji na to. By tu, a by tu. Dobra, tu są. To jest to. Dobra. Dobra, te nietoperze szybko padną. Ale tu wargejscy się trzymają. A, bo to są nietoperze. Dobra, to uciekło. Niech sobie tu wróci. Tego może uda nam się zabić. Poczekajcie, bo się trochę tu gubię. Gdzie są ci? Aha, złapani przez co? Przez wargulf. Dobra, uciekać. Dobra, wy nie uciekacie, tylko strzelacie w mnie. Jak se... O, masz, te wargejsty, jak rozwaliły te...
No jednego Wargulfa chociażbyśmy pyknęli. To by było coś. Tak. Tego jak osaczyli. Myślałem, że kurde, uda mi się tego dziabnąć jakoś. Dobra, jeden z tych Wargulfów dostał. Czy wy uciekacie? Wy się strzelacie tutaj. Ty uciekaj. Wy się coś wycofujcie i spróbuj dopaść tego, to by było cudowne. Dobra. Tu nieźle ta jazda sobie poradziła, naprawdę. Muszę ubić bossa. Ty uciekaj, ty uciekaj. To nie jest dobre, bo tu lecimy z górki. Co to jest? Wargów. Leć tu. Kurde, te wargejsty skubane. Strasznie tu przeszkadzają. Tu spróbujmy się wycofać. Te wargejsty mi tu napsuły nieźle. O Jezus Maria, tu mnie jazda złapała, a ten nie uciekł. Kurde, kiepsko to poszło wszystko. Dobra, tu wargejsty dostały w końcu. Jakbym te wargulfy utłukł, też by było nieźle. O, masz. Ci pojechali w inną stronę zupełnie. Dopaść go, dopaść. Wychodźcie tu. Ty uciekaj, dziadu jeden, no. Dobra. Wargejsty się rozpadają. Gorzej, że ten nie chce stąd uciec, kurde. Ci czarni rycerze mnie tu dopadli. Tu całkiem nieźle z tymi wargulfami poszło. Jeden padł. Wargejsty się rozpadły, super. Tym ucieknijmy. Jakbym zabił Hermana, słuchajcie. To może nie byłoby tak źle. Ale on tu na razie słabo dostał, a mój wódz dostaje. Jest w dużo gorszej sytuacji. No, to jest słabo. No, czarno to widzę, powiem szczerze. Ci gdzieś jadą, nie wiadomo gdzie. Muszę przychwycić tych czarnych rycerzy. I tego dziada. Ten? Dobra, tu jest nieźle. A tu? Dobra, ten w końcu uciekł, super. No, jak największe straty zadamy. Dobra, to jest całkiem nieźle. To zniszczyć. To zniszczyć. Ci walczą z tym Wargulfem.
Tu jest nieźle, zabijemy drugiego. Super. Ci czarni rycerze tu są dużym problemem. Ale może teraz ta szarża tutaj pomogę. Sorry, że ja tak trochę... że odpali... O, dobra, super, ten Walgów zabity. Że to jest w zwolnionym tempie, ale powiem szczerze, że liczę na to, że uda mi się tutaj jak największe straty zadać. Kurde, to uciekło niestety. Lejcie dziada i zabijać to. O, mu się skończyło. A ten niestety dużo tu nie dostał po dupie. Obawiam się, że nic z tego więcej nie będzie. Tu jest jeszcze trochę ammo. No tak, ale ta armia to nie jest jakąś armią, którą ja tutaj liczę na nią, nie wiadomo co. Szkoda mi tylko tego Igora. No ale to na drugim poziomie, to też nie jest jakiś duży problem. Tu jest też słabo, że ci czarni rycerze tutaj strasznie dużo wytrzymali. No ale zabiliśmy dwa Wargulfy. Tu drugich czarnych rycerzy wycinamy. Ładnie obici. Tu trzeba uciec. No i tu niestety... No tu przynajmniej się udało ładnie też niszczyć tych czarnych rycerzy. To też fajnie. Może, jakimś cudem bym, kurde... No nie, za duże straty w jeździe chyba. Kurde, jeszcze się trzymają, patrzcie, no. No, lej dziada. Zabijcie to. Dobra, tu się wycofamy. Trzyma się, ale Herman się też trzyma. No i teraz padło wszystko, nie! Ale było nieźle, no. Natłukliśmy ile się dało. Powiedzmy. No. 430 narąbaliśmy. Strasznie słabo te dwa. I super sobie poradziły Wargeisty. Dużo mi poprzeszkadzały. No, nie było źle. Szkoda trochę Igora. Ale to nie jest problem. Da się to wszystko odbudować. Okej.
No trochę narąbaliśmy. Teraz tak naprawdę ta armia jest już pasztetem. Są tylko dwa wargulfy, niedobitki czarnych rycerzy, więc no, jeden został, tak? Okej. No, jeszcze jest w takim miejscu, że powinniśmy to spokojnie móc. Okej, sukces. Uciekł tu. Dobrze. Tu już jest jakieś upgrade'owane. Dobra piechota. Ale na to to akurat my mamy niedźwiedzia. No. O Boże, co to się tak przycina? Aha, dobra, kończymy. Hochland. Dobra, niech przyleci sobie tura. Ej. Dobra. Straciliśmy talizman, Igora i Eshen. Dobra. Ale mamy kupę pieniędzy. No i teraz co my jesteśmy tu w stanie zrobić? Możemy tą armię dogonić i zniszczyć, a potem sobie próbować poradzić z tym. No, albo nie ryzykować. Dobra, zaatakujmy ją. Okej. No i stoczmy. Stoczmy sobie tą bitwę. Trochę tu jest jazdy. No, ta armia jest mocno bita. Możemy zrobić nawet tak. Tak, i tak będzie lepiej. Spokojnie sobie zniszczymy tą pierwszą armię i potem Waldenhof zajmiemy. I spalimy. I przygotujemy się na przyjście tej drugiej armii. I tam mamy dużo piechoty, a nasze niedźwiedzie sobie powinny z tym poradzić. Co prawda, nasza piechota jest trochę obita. Może być ciężko, ale chyba sobie poradzimy. Okej. No i w podobnej jesteśmy sytuacji co wtedy. Tylko że jakieś mamy gorsze ustawienia. Bez sensu. I gdzie mam się tu ustawić tymi działami? No tu w lesie chyba. Po prostu nie mi wyjść, tylko że oni tu dojdą. Więc tu się ustawimy. Dobra. To jest super pozycja dla tych dział. Jak najwięcej zabić.
Dobra, ten już padł zanim doszło do walki. Dobrze. Tu pięknie też. Co tu jest? A, ten wargul wpada. Pięknie. Jeszcze ten coś tu się męczy. Wywalcie w tego. To mi się nie podoba. Szkoda ich na tego Wargulfa. Tu powinniśmy ładnie wjechać w to towarzystwo. No i jest ok. Niedźwiedzie plus ta doborowa piechota naprawdę tutaj sobie świetnie radzi. No i po bitwie. Okej, słuchajcie, to na tym sobie zakończymy ten dzisiejszy odcinek. Myślę, że spokojnie już sobie poradzę, jak widzicie, z tą kolejną armią Wankersteinów znowu. No i myślę, że następny odcinek jeszcze sobie jeden obejrzymy z chaosem związanym. Mam nadzieję, że w końcu przyjdzie ta inwazja. No, a tymczasem dzięki za oglądanie i do usłyszenia.